zawsze jest łatwo pisać bloga. Sam swego czasu pisałem na Szczecinę Lau i zamierzam to kontynuować. Internet czy blog musi być, też może stać się taką furtką do spotkania. Nie jest trudno się przebić w polskiej blogosferze. Czy ktoś z Was ma kanał na YouTubie? Na YouTubie scenarzysta, operator, reżyser oraz montażysta to jest jedna osoba zazwyczaj. Macie szansę być pierwszymi czy dużymi kanałami w Szczecinie, więc to jest pole do popisu. Jedna trzecia naszych użytkowników pochodzi z Google'a, jedna trzecia z Facebooka, jedna trzecia z tego tajemniczego znaku zapytania. Ja to określam jako inne strony. Mamy zbyt mało blogerów, którzy wiedzą, jak się przebić. Spośród wielu, wielu cech, jakie należy spełniać, mamy wyrazistość, wiedzę i ego. Jeśli połączymy te wszystkie cechy, wyjdzie nam element, który jest właściwie decydujący o tym, czy naszego bloga ktoś będzie chciał czytać. Emocje. Spotkań i imprez w Szczecinie, wydarzeń jest bardzo dużo. Źródłem jakby wszelkich moich inspiracji jest rozmowa z ludźmi. Warto też pójść po prostu na miasto z aparatem, kamerą czy czymkolwiek. Informacja jest nudna. Wyrażajcie opinię. W którym roku dokonano drugiego rozbioru Polski? Kolejne pytanie. Powiedziałeś, że nie możesz mówić, przekazywać informacji. Takie odniosłem wrażenie, że trochę się kreujesz na autorytet. Bloger musi być autorytetem. To jest, myślę, zadanie dla blogerów, aby zachęcić to, żebyśmy się nawet w tym gronie spotykali częściej. Blogi związane z miastem mogą być wartościowym źródłem informacji. Sama strona internetowa miasta nie wystarcza. Społecznościówki trzeba je rozwijać, ale jakby to jest kolejny etap tak naprawdę, czyli blogi. Myślę, że warto rozpocząć nagrywanie wideo. Na początku może to być przejść z trudnością, natomiast gdy już dojdziemy do pewnego poziomu, możemy zauważyć, że naprawdę to jest content, który daje dodatkowe wartości. Bardzo mi się podoba Szczecin, a najbardziej podoba mi się to, że tu jest mnóstwo zieleni. Okazuje się, że takich osób, które się dowiadują, że w naszym mieście dzieje się dużo, jest dużo więcej. Myślę, że ludzie, szczecinianie, czytelnicy znajdą inne informacje niż mogą znaleźć na portalach informacyjnych, gdyż to będą informacje, teksty, materiały wideo, zdjęcia pochodzące od samych szczecinian. Może powstać wiele ciekawych treści wideo, które mogą pomagać turystom, bo mogą im przedstawiać miasto. Pokazać widokówki z danego miasta, opowiedzieć historię, coś co zaintryguje i skłoni kogoś do przyjazdu. Domyślam się, że było wiele osób niezdecydowanych, niepewnych, które nie wiedziały od czego zacząć. To spotkanie z pewnością przybliżyło im wiele wątków. Jestem bardzo, bardzo, powiem nawet kolokwialnie, mega pozytywnie zaskoczony tym, że zjawiło się tak dużo osób. Dobry bloger ma takie życie, jakie sobie wymarzy. Wstaje o której chce, robi co chce, pisze co chce, idzie gdzie chce, spotyka się z kim chce, kładzie się spać kiedy chce. Wszystko może, nic nie musi i tak dzień w dzień. Ja myślę, że to jest wystarczająca zachęta, aby spróbować sił w blogosferze. Żółwik. Tak jest. Ludzie powinni wiedzieć, tak, co się dzieje w mieście, żeby więcej osób się w to angażowało. Dzieje się w naszym mieście bardzo dużo i warto o tym pisać. Trzeba gdzieś prowadzić jakieś blogi, pokazywać się i tak dalej. Dzielimy się tam ze swoimi znajomymi jakimiś tam zdjęciami, tak, jakimiś informujemy ich o jakichś wydarzeniach. Mógłbym wrzucać sobie na swojego bloga swoje piosenki. W zasadzie to nie tyle informacji, co po prostu zdjęć. Jeżeli miasto i widzę, że jest ładne, to chętnie tam pojadę, chętnie je odwiedzę, ale tylko na podstawie tych zdjęć. Na pewno warto blogować. Odkryj na dobre Szczecin. Szczecin Floating Garden.